Cześć, siemanko, guten morgen, warum kolarzyna, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie, a tym razem będę chciał Wam wreszcie opowiedzieć o moim nowym nabytku. Zapraszam. Nie wiem, czy kamera Wam to pokaże dokładnie, ale jest idealnie rower przygotowany do tego, żeby Wam go zaprezentować. Czyli jest tak ubrudzony, że to jest jakieś nieporozumienie. A to dlatego, że jak oglądaliście jeden z ostatnich odcinków, to Woron przybił piątkę Jay'owi i jechał całe 630 km, żeby to zrobić. I w tym właśnie to czasie wzięło się to wszystko, pobrudziło. I pomyślałem sobie, że czyszcząc go, trochę Wam o nim opowiem, przedstawię go, bo to będzie główna bestia na tegorocznych mistrzostwach, jak i na ultra, w których wystartuję. Także co, rozbieramy go. I też pomyślałem sobie, że jak będę czyścił kolejną część, to będę Wam o niej opowiadał. Zdejmę tylko sakiewkę i lecimy z tematem. Oczywiście, jak już zauważyliście, rower nie jest w standardowej konfiguracji. Można to poznać co najmniej po kołach. No i nietypowo w szosie Korba GRX, ale to też powinniście znać z tamtego roku, gdzie mówiłem o tym, jak po wyścigach ultra stwierdziłem, że korba jest za twarda dla mnie i wleciała miększa korba. Dobra, zrzucimy sobie łańcuch. Zrzucimy sobie łańcuch i przedstawię Wam mojego Fujiksona. A jest to Fuji SL 2.3. Jest to rower karbonowy, w pełni karbonowy, czyli rura sterowa, jak i widelec jest również karbonowy. Jest on seryjnie na osprzęcie Shimano 105 R7000. Reszta osprzętu jest firmowa Fujiego chyba. Nie wiem, czy to jest firmowe, czy nie. Ale reszta jest owala. Czyli siodełko było owala, sztyca, mostek, kierownica, nawet koła były owala. A reszta jest 105. Kompletne było 105, czyli korba była 105. Przerzutki, czyli cały napęd. Hamulce 105 z rotorami. No, chłodzenie klocków. Tarcze też są 105, chyba. No, jest to do sprawdzenia, ale chyba tak. Tarcza z przodu jest 160, z tyłu mamy 140. Rower jest typowo wspinaczkowy, czyli lekki. Rama bodajże waży 900 gram. Jest wersja SL 1 i tam rama waży niecałe 700 gramów, jest trochę lepszego karbonu. Jak się okazuje, ten jest też mocny. Jest to SL, jest w ogóle zastępcą Altamiry wcześniejszego modelu. Altamirę miałem wcześniej na szczękach. Zakopane te sprawy były zrobione na Altamirze. Także dlatego kierowałem się tym, żeby wejść w Fujika, bo znając jego właściwości jezdne Altamiry, chciałem spróbować SL-a, czyli nową wersję Fujiego. Nie udało mi się niestety wskoczyć na Transonika, a bardzo bym chciał, może kiedyś, i wypadło na ten model. Chciałbym tutaj pozdrowić bardzo serdecznie sklep, w którym kupiłem w Limanowej, podziękować za mega obsługę, za pomoc w ustawieniu bloków, butów do pedałów. Także co, ja ściągam łańcuch i teraz tak, łańcuch był KMC bodajże, czyli taki, dajmy na to, seryjny, standardowy łańcuszek. Będę chciał go wymienić teraz przed startami, bo no, ten już się trochę chyba wyciągnął, bo czuję po tym, jak przełożenia nie wchodzą tak, jak powinny wchodzić. Mamy zapinkę i wleci seryjny
seryjny, ładnie powiedziane. Wleci łańcuch 105. Wleci łańcuch 105. Oryginalny. W sumie testowałem łańcuchy Ultegry, jeździłem na łańcucha Ultegry czy Dura Ace'a. Jest różnica trochę w zmianie biegów i w trwałości, ale na razie postawiłem na skromną 105. Także tu lecimy, taki patent z buteleczką do czyszczenia łańcuszka. I nie wiem, czy sobie rozbiorę korbę, ale chyba nie. Tak po prostu wyczyścimy. I teraz tak, jak jesteśmy przy korbie, to jak jesteśmy przy korbie, seryjnie była 105, kompaktowa 50-34. Nie miałem okazji jeszcze na niej jeździć. Teraz sobie poszejkuję łańcuszek i będzie czyściutki. Szejkuję tylko dlatego, że no, jak widzieliście sami, rower nie jest za czysty, więc jest tam piasek i trzeba go trochę potelepać. Przerzutka 105. O dziwo nie zmieniłem na moje super kółeczka jeszcze. Może to zmienię, bo w planach był Garbaruk. Kaseta 105, 34x11. Przyda mi się na wyścigi. Przerzutka, no przód 105, wiadomo. No, ja tu mam taki patencik. Żeby nie porys, chyba zdejmę tą korbę. Bardzo ciekawa rzecz, bo support jest Praxisa. I teraz ciekawostka. Jak macie styczność ze standardowymi supportami, łożyskami, to zazwyczaj ciężko chodzą te łożyska. Zobaczcie, co tu się dzieje. One się kręcą po prostu rewelacyjnie. I nie wiem, czy to jest tylko moje odczucie. Piszcie w komentarzach, czy się mylę, czy macie doświadczenie z tymi supportami. Ale jest strasznie sztywny. Nie wiem, czy to też zasługa ramy, że jest bardzo sztywna. Czekam na waszą opinię. Bo jestem bardzo zaskoczony, bałem się, bo nie są to proste supporty. Ale jak się okazuje, bardzo fajnie sobie radzą. Tak jak wspomniałem tutaj o hamulcach. 140 z tyłu, 160 z przodu. Co mamy? Sztycę chciałem aluminiową, taką mam. Mostek, wiadomo, kierownica też aluminiowe. I co tutaj więcej mogę wam powiedzieć? Koła, które były seryjnie, miały bodajże stożek 21 mm. Przystosowane do tublesów. Owala. I jestem bardzo zszokowany, bo są bardzo dobrymi kołami, które daje producent. Patrząc na te koła, które dostawałem do tej pory z innymi rowerami, nie byłem zadowolony. Trochę bałem się na nich jeździć, że się rozregulują, czy coś się będzie działo. A na kółkach właśnie Owala bardzo dobrze mi się jeździło na tublesach. Tak, Woron zaczął jeździć na tublesach. I tam już był system przygotowany, tubeless ready. Była założona taśma, która od razu się uszczelniła i fajnie to jeździło. I oczywiście każdy by chciał wiedzieć, ile ten rower waży. Rower, wychodząc z salonu, ważył, już tam, już pokazuję wam zdjęcie, tyle samo, ile podawał producent na stronie, 8,5 kg. Ale jak wiecie, te wartości są podawane bez pedałów. I teraz, jeśli jest on na 105 z lekką ramą i widelcem, to waga jest trochę duża. Ale z tego, co tutaj patrzyłem, były koła Victory, nie wiem, jak to się mówi. Zaraz wam tu napiszę, co były za opony. No i wiadomo, ciężkie koła. Kierownica była 42 bodajże. Rama 56. No kurczę, no dużo waży. Jak na rower tej klasy. A, może jeszcze coś powiem o owijce. Jak na razie ciężko mi zdjąć korbę. Owijka jest na tyle fajna, że jest mega wygodna, nie ślizga się, jest w miarę miękka, ale jak założyłem sobie żelki, nie mogłem o żelkach zapomnieć, ona się po prostu pozrywała i jest, że tak powiem, w cudzysłowie uklepana. Także tak to wygląda. Za chwilę widzimy się już po umyciu. Pokażę wam, jak wygląda goła rama. Zobaczycie sobie i pokażę też wam fajną
fajny patencik, bo byłem zdziwiony, gdzie ten rower był składany. Także widzimy się za chwilę. A może za chwil kilka, zanim ja to wszystko rozbroję. Dobra, jesteśmy już. Pokażę wam z bliska, jak wygląda cała ta mufa supportowa, bo tutaj, jak Fuji nam zdradza na stronie, jest ich technologia sztywności, a zarazem komfortu. No co, podejdźmy bliżej. Tutaj możecie sobie zobaczyć właśnie tego Praxisa. Ja jestem zachwycony, nie wiem jak to będzie przy wymianie. Nie wiem, nie myślę na razie. I tu mamy właśnie ten system, gdzie są właśnie spłaszczone widełki tylnego widelca, jak patrzymy od góry, ale tutaj są bardzo, bardzo szerokie, co ma poprawić sztywność i to, jak przekazuje moc na napęd ta rama. No, wygląda to bardzo fajnie i naprawdę muszę wam powiedzieć, że jeździ to rewelacyjnie. Ja jestem w szoku, aż żałuję, że nie mam modelu tego wyższego, czyli SL1, gdzie jest na jeszcze lepszym karbonie. Dla porównania wrzucę wam teraz takie zdjęcie Altamiry z KTM-em. Dlaczego chcę wam to pokazać? Bo myślałem, że KTM będzie moim takim rowerem, który podniesie mnie level wyżej. Nie mówię, że nie podniósł, bo podniósł, ale to, co tu się dzieje z tym rowerem, to KTM po prostu jest tak jakby dla mnie półkę niżej, co moim zdaniem Fuji jako marka jest bardzo niedoceniana i no nie ma za dużo tych rowerów. Co mi się w tym rowerze nie podoba, to wygląd. No niestety nie było białego, co ja poradzę, no. Ale oddaje mi to tym, jak ten rower jeździ. A, miałem wam pokazać, tutaj jest tak rozmiar L-ka 56 i uwaga, zbudowany w Polsce. Ciekawostka, Fuji, marka japońska, kupiona przez Amerykanów, co tutaj też było napisane. Designed in the USA, ale składany w Polsce. Także bardzo fajnie, cieszy mnie ten fakt. I cóż mam jeszcze wam do powiedzenia na temat tego roweru? No chyba temat wyczerpany. Przejechany już mam chyba 1500 km. Jestem zachwycony tym, jak ten rower jeździ jeszcze na zestawie od Evenlighta. Chociaż bardzo jestem zdziwiony, bo na podstawowych kołach też jeździ bardzo, 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 podkreślę, bardzo dobrze. Co więcej, zadawajcie pytania w komentarzach, co chcecie wiedzieć, a w kolejnym filmie wam przedstawię, jakie zmiany zaszły pode mnie, ile teraz waży rower, bo jak wam wspomniałem, 8,5 kg ważył oryginalny, bez pedałów, a waga moim zdaniem jest teraz mega dobra, z lemontkami, ze wszystkim, co tutaj widzicie, z bidonami. Także do następnego, trzymajcie się, hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic!